czasie przyszli jacyś Chaldejczycy, aby oskarżyć Żydów. Powiedzieli do króla Nabuchodonozora: Królu, obyś żył wiecznie. Ty, królu, wydałeś rozkaz, aby każdy człowiek, który usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dudy i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. A kto nie upadnie na twarz i nie odda pokłonu, zostanie wyrzucony w sam środek rozpalonego pieca. Są tu Judejczycy, Szadrak, Meszak i Abednego, którym powierzyłeś zarządzanie prowincją Babilonii. Oni, królu, nie słuchają twoich poleceń. Nie padają na twarz przed złotym posągiem, który postawiłeś, nie oddają mu pokłonu. Wtedy Nabuchodonozor w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Gdy oni stanęli przed królem, Nabuchodonozor powiedział: Czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie słuchacie, że nie chcecie służyć swoim bogom i oddać pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, lutni, cytry, harfy, psalterimu, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów strunowych, jesteście gotowi upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, którego postawiłem? Jeśli nie, zostaniecie wrzuceni w sam środek rozpalonego pieca. A który pułk zdoła wyrwać was z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego powiedział do króla Nabuchodonozora: Nie musimy na to odpowiadać. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, istnieje i może nas wyratować z rozpalonego pieca, wyratuje nas także z twojej ręki, królu. A nawet jeśli tego nie uczyni, to wiedzmy, królu, że nie będziemy służyć twoim bogom i oddawać pokłonu złotego posągowi, który postawiłeś. Wtedy Nabuchodonozor bardzo się rozgniewał na Szadraka, Meszaka i Abednego i zmienił się wyraz jego twarzy. Kazał rozpalić piec 7 razy mocniej niż zwykle, a najsilniejszy ze swoich wojowników polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić w sam środek rozpalonego pieca. Wtedy związano ich w pełnym stroju, wrzucono w sam środek rozpalonego pieca. A teraz rozkaz króla był surowy i piec rozpalono ponad zwykłą miarę. Ogień strawił ludzi, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. A trzej młodzieńcy, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli związani w sam środek rozpalonego pieca. Wtedy król Nabuchodonozor przestraszył się, stał szybko i zapytał wśród dozorców: Czy tych trzech ludzi nie wrzucono związanych w sam środek ognia? On odpowiedział królowi: Tak było, królu. Król odpowiedział: Widzę 4 ludzi rozwiązanych, przechadzających się wśród płomieni. Nie ponieśliście żadnej szkody. 4. wyglądem przypominał anioła. Nabuchodonozor podszedł do otworu spalonego pieca i powiedział: Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i zbliżcie się tutaj. Szadrak, Meszak i Abednego wyszli więc z samego środka płomieni. Usłyszeliśmy dzisiaj historię 3 młodzieńców wybawionych przez Boga z pieca ognistego. Nie jest to, jak w poprzednich opowiadaniach, historia powołania, ale ukazuje ona ludzi młodych i pewne jeszcze ważne tematy, nad którymi warto podjąć refleksję, odnosząc je do swojego życia. To takie rzeczy jak odwaga, ufność Panu Bogu, obrona wartości i dawanie świadectwa. To wszystko w tej historii się zawiera.
Zaczęło się od tego, że ci trzej młodzieńcy nie byli posłuszni królowi, który wybudowawszy złoty posąg, nakazał, aby ludzie oddawali mu pokłon. Ci młodzieńcy, można powiedzieć, tacy trochę zuchwali, nic sobie z tego rozkazu króla nie robili. I w końcu doszło to do jego uszu. Nabuchodonozor wpadł w gniew. Po spotkaniu z tymi młodzieńcami, widząc, że nie przekona ich do tego, aby oddali pokłon posągowi, postanowił wrzucić ich do pieca ognistego. I to, co objawia się w tym momencie, to ich niezwykłe zaufanie do Pana Boga. Oni w tym momencie są tak mocno przekonani, że są w ręku Pana Boga, że nie proszą Go nawet o to, aby ich od tego pieca wybawił. I tu jest, moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Bo często my, może gdzieś tam w naszych środowiskach, kiedy jesteśmy z powodu naszej wiary, wyznawanych wartości, odrzucani, czasem może wyśmiewani, kiedy przychodzi jakaś taka sytuacja trudna, chcielibyśmy, żeby jej nie było. Żeby ona od nas odeszła. Chcielibyśmy ją odsunąć. A ci trzej młodzieńcy godzą się na to, aby być wrzuconymi do pieca ognistego. I właśnie w środku tego pieca doświadczają tego, jak Pan Bóg się o nich troszczy i że o nich nie zapomniał. Niezwykłe jest to, że wybawia ich nie od pieca, nie jeszcze przed tym, jak przychodzi ta trudność, ale właśnie w samym środku pieca, że pomimo tego, iż Nabuchodonozor kazał go rozpalić 7 razy mocniej niż zazwyczaj, te płomienie, ta temperatura nie robią im krzywdy. Kiedy tak mocno jak oni będziemy ufali Panu Bogu, nic nie jest w stanie z tych zewnętrznych okoliczności wyrządzić nam wewnętrznej szkody. Kolejna rzecz. To niezwykłe świadectwo ich sprawia, że kiedy zostają uratowani, Nabuchodonozor się nawraca. To pokazuje, jak ważne jest, żeby wytrwać w świadectwie wierności do końca. I bardzo często może być też tak, że ktoś, kto gdzieś tam nas odrzucał, wyśmiewał z powodu naszej wiary, widząc naszą wierność do samego końca, nasze zaufanie Panu Bogu, że Jego serce się odmieni, że także On będzie mógł rozpoznać miłość Bożą. Zachęcam, moi drodzy, do takiej refleksji właśnie nad tymi tematami. Pomyślmy wszyscy o tym, na ile jesteśmy odważni w wyznawaniu naszej wiary, na ile w sytuacjach trudnych ufamy Panu Bogu i czy jesteśmy w stanie dać świadectwo wszędzie tam, gdzie żyjemy na co dzień. Po osobistej refleksji, medytacji zachęcam do zostawiania komentarzy pod filmem.